Mamy tutaj dane dwie funkcje. Mamy wzory tych funkcji, mamy wykresy tych funkcji. No i możemy sobie wyobrazić, że to jest funkcja, która opisuje położenie jako funkcję czasu, czyli r to jest położenie mierzone w metrach i to jest na osi pionowej. Na osi poziomej mamy czas mierzony w sekundach. No więc to jest funkcja, która opisuje, jak zmienia się położenie w zależności od czasu. No i co ten wzór nam mówi? Zajmijmy się najpierw może tą funkcją z lewej strony. Że w chwili t równej 0 położenie jest równe 1. I to jest ten punkt tutaj na wykresie. Czas jest równy 0, położenie jest równe 1. Jak t jest równe 1, no to mamy 3 razy 1 to jest 3, dodać 1 to jest 4, no i to jest ten punkt na wykresie. Jak t jest równe 2, no to położenie jest równe 7 i tak dalej. Tutaj mamy punkt o wspólnych 3 i 10. No i możemy teraz zapytać na przykład o taką rzecz. Jakie jest tempo zmian tej funkcji r od t? Jak szybko ona się zmienia? I to się nazywa czasami po prostu prędkością. Jak zmienia się położenie, czyli ile wynosi delta r podzielone przez delta t. Delta oznacza, to jest taka grecka litera, ona oznacza właśnie zmianę, zmianę w wielkości r, a to jest zmiana wielkości t. I teraz taki stosunek delta r do delta t, to nam mówi, jaki jest tempo zmian tej funkcji r od t. No i możemy to łatwo obliczyć. Popatrzmy na przykład Między tą sekundą 0 a sekundą 1. O ile tutaj się zmienił czas. No tutaj delta t jest równe 1 sekunda. Czas się zmienił o 1 sekundę. A o ile tutaj się zmieniło położenie? Położenie zmieniło się o od 1 do 4 o 3 metry. Czyli na tym odcinku delta r jest równe 3 metry, a delta t jest równe 1 sekunda. Czyli to delta R przez delta T jest równe 3 metry na sekundę. No i to jest właśnie prędkość. Prędkość mierzymy w metrach na sekundę. Czyli tak naprawdę tutaj powinno stać 3 metry na sekundę, żeby mieć mianowaną liczbę. I to jest właśnie ta liczba, która tutaj stoi. No bo to jest funkcja liniowa. Dla funkcji liniowej ten współczynnik jest stały. Delta R przez delta T jest zawsze stały. taka jest definicja funkcji liniowej. No bo jak policzymy na przykład tutaj też delta. T będzie równe 1, a tutaj delta R też będzie równe 3. Tutaj też będzie delta T równe 1, delta R będzie równe 3. Widzimy, że ten stosunek delta R do delta T jest zawsze taki sam pomiędzy dowolnymi punktami na tej prostej, bo to jest funkcja liniowa. Jak ktoś nie jest z tym, nie czuje się z tym zbyt dobrze, to zachęcam do obejrzenia filmów na Khan Academy dotyczących funkcji liniowej. No i dla funkcji liniowej ten współczynnik to się nazywa współczynnik kierunkowy. To jest współczynnik... Kierunkowy. Współczynnik kierunkowy. No i w tym wypadku ten współczynnik jest równy 3. No i tu mamy jeszcze ten współczynnik wolny, który jest równy 1. No i tak jest dla funkcji liniowej. Ta, to tempo zmiany jest po prostu zawsze stałe równe 3 metry na sekundę. No dobrze, teraz zajmijmy się tą drugą funkcją. Tutaj nie mamy już funkcji liniowej. Tutaj jest funkcja no, t kwadrat plus 1. No też możemy obliczyć, jakie jest położenie w chwili 0. W chwili 0 położenie jest równe 1. Jak wstawimy do wzoru, to to będzie widać, też na wykresie to widać. Jak t jest równe 1, to mamy 1 plus 1, 2, to jest ten punkt na wykresie. Potem jak t jest równe 2, no to mamy 4 dodać 1, czyli 5, to jest ten punkt. Jak t jest równe 3, no to mamy 9 plus 1, czyli 10, to jest ten punkt. No i widzimy, że tutaj. To tempo zmian nie jest stałe, jest zmienne. Możemy próbować narysować taką linię, która by przybliżała tempo zmian w jakimś punkcie. Weźmy na przykład ten punkt. Tutaj możemy narysować taką linię styczną do tego, no i ona by była jakaś taka. Jakbyśmy wzięli jakiś inny punkt, na przykład tutaj, no to, to, ten, to moglibyśmy narysować taką linię styczną do tego miejsca, i to by było jakaś taka linia. No i to by oznaczało, Nachylenie takiej stycznej, no to będzie właśnie chwilowa prędkość, chwilowe tempo zmian dokładnie w tym punkcie. No ale obliczaniem takich rzeczy to się zajmiemy, jakby się nauczymy rachunku różniczkowego, więc teraz się tym nie będziemy zajmować. Ale możemy zrobić rzecz znacznie prostszą. Mianowicie możemy obliczyć, jakie jest średnie tempo zmian. Jakie jest średnie tempo zmian pomiędzy jakimiś dwoma punktami. No, to powiedzmy, że chcę liczyć, jakie jest średnie tempo zmiany, czyli jakaś średnia prędkość pomiędzy tym punktem, kiedy czas jest równy 0, a tym punktem, kiedy czas jest równy 3. No to narysuję sobie taką prostą, która po połączy te dwa punkty. Czyli zacznę stąd i skończę tutaj. No i mam taką prostą, która te dwa punkty łączy. No i teraz średnie tempo zmiany to będzie po prostu nachylenie tej siecznej, którą tutaj narysowałem. No więc obliczmy, ile to jest delta r przez delta t pomiędzy tymi dwoma punktami, które tutaj mamy. I to jest nachylenie tej, tej siecznej. I to będzie średnie tempo zmiany pomiędzy tymi dwoma punktami. No to muszę wziąć położenie, czyli r, w chwili tutaj t równe 3, czyli r od 3, odjąć od, od tego położenia w chwili t równej 0, czyli odjąć r od 0. I podzielić to przez 3, odjąć 0, czyli o ile się czas zmienił. Czyli my widzimy, że czas tutaj, może wezmę inny kolor, czas tutaj się zmieni o, o 3, tutaj jest delta T równe 3 sekundy, a ile będzie równe delta R? Od 1 do 10 to jest po prostu 9 metrów. Czyli mogę obliczyć, że to się równa. Może, żeby to zrobić tak rzetelnie, to wstawię tutaj te liczby. R od 3 to jest 10, r od 0 to jest 1, no i tutaj mamy 3 odjąć 0 to jest po prostu 3. No i tutaj to jest oczywiście w metrach, to jest oczywiście w sekundach, czyli to jest 9 metrów podzielone przez 3 sekundy. To jest po prostu 3 metry na sekundę, czyli Średnia prędkość, średnie tempo zmian położenia dla tej funkcji pomiędzy chwilą t równe 0 a t równe 3 wynosi 3 metry na sekundę. My widzimy, że na początku ta prędkość, czyli nachylenie tutaj tej, tej krzywej, którą, która jest wykrasona tej funkcji. Na początku ta prędkość jest dużo mniejsza niż średnia. Gdybym tutaj wziął nachylenie, jak wcześniej rysowałem, no to nachylenie tutaj jest dużo mniejsze niż nachylenie tej średniej, no, ale za to tutaj jest dużo większe niż nachylenie średniej. No i to, co tutaj straciliśmy, to tutaj odrobiliśmy, czyli średnio wyjdzie tak, jak wyszło czyli te 3 metry na sekundę. To akurat tak jest dobrane, że to wychodzi dokładnie tak samo, jak pomiędzy tymi dwoma punktami tutaj na tym wykresie. No ale możemy obliczyć średnie nachylenie pomiędzy jakimiś innymi punktami. No to weźmy jakieś inne punkty. Powiedzmy, że wezmę sobie ten punkt, kiedy czas jest równy 2. I ten punkt, kiedy czas jest równy 3. I teraz chcę wiedzieć, jaki jest jak średnie tempo zmiany, a średnia prędkość pomiędzy tymi dwoma punktami. No to tutaj mam taką sieczną. Widać, że ona jest bardziej nachylona, bardziej pionowa. No i mogę obliczyć. Tutaj widać, delta T jest równe po prostu jednej sekundzie, a delta R będzie od 5 do 10, czyli będzie 5 metrów. Czyli mogę obliczyć, że dlatego. Dla tej siecznej, dla tej tutaj na czerwono zaznaczonej, delta R przez delta T będzie równe R od 3 odjąć R od 2 podzielone przez 3 odjąć 2, to oczywiście w sekundach. R od 3 to jest 10 metrów. Odjąć R od 2, czyli położenie filtrów równe 2 to jest 5 metrów. No i to podzielone przez 3 odjąć 2 to jest 1 sekunda, czyli mamy 5 metrów na sekundę. Taka jest średnia prędkość, taki jest średnie tempo zmian pomiędzy tymi dwoma punktami. To jest nachylenie siecznej, którą narysuję pomiędzy tymi dwoma punktami. No więc widzimy, że to średnie tempo zmian zależy tylko od wartości tej funkcji w tym punkcie początkowym i końcowym. Nieważne jak tutaj to wyglądało pomiędzy tymi punktami, jak szybko ta funkcja rosła czy malała. Do tej średniej, do, te, do tego średniego tempa zmian wchodzi tylko wartość na początku i na końcu. Dzielimy po prostu różnicę wartości na początku i na końcu przez różnicę argumentów i w ten sposób obliczamy średnie tempo zmian na jakimś odcinku.